Piękny poranek. I chyba dzięcioł stuka, albo jakiś inny stwór. Mówię cichutko, bo się boję spłoszyć piękne stworzenia. Ale jeszcze cieplutko, choć już zapowiadają zawieruchę, ale jest cudownie. No i muszę pamiętać, żeby nie latać z tym telefonem. Nawet sobie wybrałam pieniek, żeby na chwilę usiąść. Ale mróweczki też sobie ten pieniek wybrały. No to przywitajmy najpierw listeczki. Jakież piękne. Szukałam trochę inne miejsce. Dla mniej uważnych może się ono wydawać takie samo. Ale nie jest to prawda. Przepiękne miejsce na skraju tej polanki, którą zwykle widzę z daleka. A tam w oddali jest to jeziorko. Cichutko. Pięknie. I temat dzisiaj jest przepiękny. Przypomniałam sobie wczoraj, dzięki kanałkowi, na który weszłam. Ojej, właśnie moje chusteczki powędrowały sobie z wiaterkiem. No i jak ja teraz na tym pieńku usiądę? No dobra, później się tym pomartwię. Na tym moim odkrytym kanałku o tej super moc, kurczę bladę. No, zaraz coś pokręciłam, ale wiadomo, o co chodzi. No i tam przypomniałam sobie o pewnym magicznym zaklęciu. Tak to nazwę po swojemu. A tak naprawdę to dotyczy to pewnego hawajskiego uzdrowiciela, który zastosował wymyśloną przez siebie metodę uzdrawiania Ho'oponopono. Wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, muszą po prostu wczytać, a kanałków, gdzie ludzie o tym mówią, jest zatrzęsienie. Kiedyś zetknęłam się z tym przy pomocy pewnej znajomej, ale każdy myśli sobie, oj tam, takie bajanie, naprawdę. Ludzie to już nie wiedzą, co wymyślać. Otóż zależy, czego potrzebujesz. Bo jeśli jakaś dobra ręka właśnie doprowadzi cię do tego bajania, do tego hasełka, do tego magicznego zaklęcia, które tak nazwałam, to wtedy coś w tym jest. A co w tym jest, każdy będzie mógł sprawdzić osobiście. Bardzo dokładnie i pięknie mówi o tym też Artur Milicki. No i cóż, otwieram dzisiaj mój telefonik, a tam co? Ano właśnie ta podpowiedź. No, niech mi ktoś powie. Widocznie wczoraj słuchałaś na ten temat, to wszyscy grzeczni, którzy cię podglądają cały czas, cały dzień, całą noc, podrzucili ci właśnie ten kanał. Oczywiście zasubskrybowałam. Pan Artur Milicki. Wysłuchałam dopiero jednego jego kawałka, ale wydaje się być to też interesujący kanałek do wzmacniania. Ale się nagadałam. A teraz na czym polega ta metoda, którą zastosował hawajski uzdrowiciel? Ale nie dość, że zastosował, to jeszcze odniósł sukces. No to spróbujmy popraktykować. Na czym to polega? A nazwa jaka śmieszna? Ho'oponopono. O, bez kartki to bym tego nie powiedziała. Nie zapamiętała. No właśnie. Po prostu można to stosować cały czas. Można to stosować wtedy, kiedy mamy przed sobą kogoś, kto nie jest nam życzliwy. Ale pięknie ptaszyna nadaje. I w każdej sytuacji. Wtedy coś się otwiera w nas. A jak się otwiera w nas,
to przerzucamy tą swoją częstotliwość sensowną również na kogoś, na świat. A formułka jest bardzo prosta. Przepraszam, proszę, wybacz. Dziękuję, kocham Cię. Przepraszam, proszę, wybacz mi. Dziękuję, kocham Cię. A to pozwala na jakieś niewiarygodne odprężenie. Nie trzeba analizować tych słów. Przepraszam. A za co ja mam przepraszać? Ciągle go przepraszać. Nie, nie trzeba tego analizować. Proszę, wybacz mi. Jeśli wybaczysz mi, ja wybaczę Tobie. Dziękuję. Wdzięczność powinna być obecna każdego dnia, w każdej chwilce w naszym życiu. Kocham Cię. A ileż to razy nam się zdarza tak powiedzieć albo pomyśleć. Wcale nie za często, a powinno być często. Dobrze jest myśleć o tym, że można emanować, jak to powiedział Pan na swoim kanałku, a ja powtórzę, chyba się nie obrazi za to, emanować miłością i wdzięcznością. A jest wiele powodów, żeby po prostu myśleć z miłością o wszystkim, o wszystkich i nie zapominać o sobie. Przepraszam, proszę, wybacz mi. Dziękuję. Kocham Cię. Piękna formułka. A jeśli zadziała, no to będzie jeszcze piękniejsza. Do praktykowania codziennego. No właśnie. Mogłabym jeszcze wspomnieć o wybaczaniu. Taki modny temat. A u Beaty Pawlikowskiej dzisiaj przeczytałam. Wybaczanie to nie jest akceptowanie zła, ale to jest eliminowanie zła z mojego życia. Jeśli umiemy tak prawdziwie, z łzami w oczach wybaczyć krzywdy, które nam się zadziały, to myślę, że uwalniamy wtedy niewiarygodną energię, która przede wszystkim ma sprzyjać nam, a jak sprzyja nam, to sprzyja innym, to sprzyja całemu światu. Co za piękny poranek. Można odczuwać tu tylko miłość i wdzięczność za te podarowane chwile. Przepięknie. Cudowne miejsce. A dzisiaj spotkałam pewną panią i pewnego pana. A że jest tutaj bardzo dużo miejsca i można zachować cudowny dystans, to uśmiechnęliśmy się do siebie serdecznie i wymieniliśmy nadzieję, że idzie dobre. Można było ten uśmiech wykonać szczery, gdyż maseczki nasze były w kieszonkach. Emanować miłością i wdzięcznością. I niczego więcej nie trzeba. Jest przepięknie. Jest przepięknie. Przepraszam. Proszę, wybacz mi.
Dziękuję. Kocham Cię. Pięknego dnia, pełnego spokoju, refleksji, przepełnionego miłością i wdzięcznością.